dysertację, jak również posilę się jego opracowaniem archeologicznym na ten temat. Przypomnę tylko, bo jak Zosia tutaj powiedziała, że musieliśmy przeprojektować kanalizację z Placu Świętego Placu Dominikańskiego. Przeprojektowaliśmy właśnie, że w ten sposób, że z placu, na Plac Świętego Krzyża przenieśliśmy przyłącze, a na Placu Świętego Krzyża, proszę Państwa, kolejna niespodzianka archeologiczna. Tym razem odnaleziono kości, tak, cmentarz. Cmentarz, tym samym Zosia powiedziała, że musieliśmy przeprojektować, tak, zgadzamy się, przeprojektowaliśmy, rozpoczęliśmy wykopki w innym miejscu na Placu Świętego Krzyża, gdzie do Marii Magdaleny. Tu jest krzyż i w tym miejscu odnaleziono szczątki pochówki ludzkie. Proszę Państwa, tu również oczywiście decyzja konserwatorska i wołaliśmy archeologów, którzy rozpoczęli ratunkowe badania archeologiczne. Proszę Państwa, jak sami Państwo widzicie, już wcześniej były zdjęcia, że różnego rodzaju urządzenia również w jakiś sposób przeszkadzają archeologom. Czy to są sieci przesyłowe, czy rurociągi, czy kable energetyczne. No niestety archeolodzy również muszą sobie z takimi problemami poradzić. Proszę Państwa, grupa archeologów z Krakowa przystąpiła do działań na placu Świętego Krzyża. Niejednokrotnie osoby, które przychodziły, widziały, że nawet zostały przy Państwa wyciągane resztki szkieletów, proszę Państwa. Tu już mniej więcej panowie pokazali Państwu, gdzie, w których miejscach, jakie groby się znajdowały. Proszę Państwa, ja się tylko pozwolę się posilić tutaj opracowaniem archeologów. Odkryto tutaj 15 osób, 15 pochówków, proszę Państwa. Niektóre pochówki były oddzielnymi pochówkami. Niektóre, proszę Państwa, były pochówkami zbiorowymi. Nie umiemy na dzień dzisiejszy stwierdzić, dlaczego tak to było. Czy to były ofiary jakiejkolwiek epidemii? No nie umiemy, proszę Państwa. W każdym razie dokonano badań antropologicznych, bo przy tego rodzaju badaniach muszą być przede wszystkim badania antropologiczne określające wiek, płeć tych osób, które kiedyś tam spoczęły, proszę Państwa. Sami Państwo widzicie, archeolodzy krok po kroku, poziom po poziomie i wyciągają niestety, proszę Państwa, pozostałości, szczątki ludzkie. Proszę Państwa, prace tutaj około miesiąca trwały, niestety też czasami musieliśmy wstrzymać ratownicze badanie i wyciąganie tych ludzkich szkieletów. Nie wszystkie zachowały się w sposób całkowity. Niektóre pozostałości są szczątkowe, tak więc zostały poddane analizie antropologicznej. Proszę Państwa, jeden tylko pokażę Państwu. Tu czaszka, a tu, że tak powiem, dalsza część pieszczelek, tak? Proszę Państwa, nie chcemy pokazywać więcej. Tu w tym miejscu czaszka, tu po prostu pozostałe kończyny dolne, tak żebyście Państwo mieli pogląd, jak to wyglądało. Przypominam, kable energetyczne i inne rzeczy, no trzeba było się z tym uporać. Proszę Państwa, wszystkie te szczątki ludzkie zostały przekazane do Krakowa, do analizy antropologicznej. Z tej analizy antropologicznej, proszę Państwa, wyszło, że odnaleźliśmy tutaj, proszę Państwa, 15 osób. 15 osób i powiem wprost, były to dzieci, kobiety i mężczyźni. Pamiętajcie, znajdujemy się, to jest miejsce obok klasztoru, w pobliżu, praktycznie pod samym murem cmentarnym, bo obok znaleźliśmy cmentarny mur, prawdopodobnie jest to cmentarny mur. Wrócę z slajdami, żeby Państwu ten mur zobrazować, gdzie on się znajdował. Proszę Państwa, ja tylko wrócę naszymi urządzeniami elektronicznymi, wrócę. Proszę Państwa, w tym miejscu został odnaleziony ten kawałek muru, bo my mieliśmy tutaj iść kanalizacją i w tym miejscu został odnaleziony ten kawałek muru. Jest to prawdopodobnie mur oddzielający właśnie zabudowania klasztorne od pozostałej części miasta. Tym samym był tutaj cmentarz i tutaj chowano właśnie tych wszystkich zmarłych. Czy to chowano osoby związane z jakiejś rodziny księży, czy były to ofiary epidemii? No nie umiemy niestety tego. Nie umiemy niestety do dnia dzisiejszego Państwu powiedzieć, określić.
tak jak mówię, 15 pochówków. Niektóre pochówki były oddzielne, niektóre były po prostu jakby coś, jakby była epidemia, i wszystkie zostały w jednym grobie pochowane, proszę Państwa. Struktura ziemi w tym miejscu, tak mówiąc, po cieszyńsku Celina, tak niestety utrudniała archeologom grzebanie w gruncie rzeczy. No, będę tak brutalnie o tym mówił, bo nie mamy piaskowych ziemi i tym bardziej archeologowie troszeczkę musieli tam popracować. Proszę Państwa, najcenniejszym znaleziskiem w tym miejscu okazał się medalik, proszę Państwa. Taki medalik, awers medalika przed oczyszczeniem, odnaleziono w jednym z grobów. To był jedyny artefakt odnaleziony, oprócz oczywiście kości, z którym mieliśmy do czynienia w tym właśnie miejscu, proszę Państwa. Jak Państwo zauważycie, tu jest matka, tu jest dzieciątko. Były przypuszczenia, że to jest chyba Matka Boska z dzieciątkiem, proszę Państwa. Dajemy rewers medalika przed oczyszczeniem. Proszę Państwa, widoczne są trzy postacie. Trzy postacie z koronami. Wtedy jeszcze nie byliśmy pewni, z czym mamy do czynienia, proszę Państwa. Tak więc również ten medalik pojechał na prace konserwatorskie, na wycieczkę do konserwatora, żeby to proszę odczyścić, żeby wiedzieć, z czym mamy do czynienia i jak możemy zdatować przynajmniej ten jeden grób, w którym został odnaleziony ten medalik. Bo proszę Państwa, jeśli przy pozostałych szczątkach ludzkich nie znaleziono żadnych innych materiałów, tym samym nie moglibyśmy ich, nie mamy jak ich określić. Ten medalik w jakiś sposób nam pomógł przynajmniej określić, skąd ta osoba, czy ten medalik przywędrowało i w jakim mniej więcej wieku została ta osoba pochowana. Proszę Państwa, tak wygląda awers medalika po oczyszczeniu. Tu jest rzeczywiście gdyżna Matka Boska z dzieciątkiem, a tu jakby chyba trzej królowie. Proszę Państwa, ja tylko wspomogę się tutaj opinią eksperta w tej dziedzinie, bo tak jak mówiłem, medalik poszedł do odczyszczenia. Proszę Państwa, i okazało się, że jest to XVIII-wieczny medalik z sanktuarium Vico Forte koło Mondovi w Piemoncie. Jest to małe sanktuarium maryjne. Ono się znajdowało już tam w średniowieczu. Rozwój kultu nastąpił po roku 1590, kiedy według przekazu podczas polowania pewien myśliwy przypadkowo uszkodził obraz, co spowodowało jego krwawienie. Broń Artemus w tym wypadku, która je spowodowała, do dziś jest tam przechowywana. Wydarzenie to oficjalnie uznano za cud i wkrótce rozpoczęto wznoszenie sanktuarium. W 1596 roku rozpoczęto w tamtym miejscu wznoszenie sanktuarium. Ostatecznie budowę zakończono dopiero w roku 1733 roku za Klemensa XII. W roku 1782 obraz został koronowany. W sanktuarium widzą kilka typów medalików. Proszę Państwa, mamy medalik. Eksperci są od medalików, od pieców, od innych rzeczy. Pani Barbara Budzińska opracowała nam ten opis. I Szanowni Państwo, jeśli tu mamy rewers, to ja wrócę z powrotem do obersu. I tak, pani Barbara Kudzińska opisała to w ten sposób. Awers. Madonna z dzieciątkiem, zwana Regina Montis Regalis, według XV-wiecznego obrazu umieszczonego w ołtarzu głównym. W otoku napis. Santa Maria de Mondovi a Vico Forte. A rewers, proszę Państwa. Rewers. Trzy postacie duchowne w mitrach na głowach, papieże, biskupi, opaci, tego nie jesteśmy już w stanie powiedzieć, trzymają rozwinięty całun turyński z widocznym odciśniętym wizerunkiem ciała ludzkiego. Nad nimi dwie lampy oliwne, w otoku napis S. Mo Sudario. Prawdopodobnie napis należy tłumaczyć jako święta, śmiertelna chusta, bowiem sudarium to chusta. Obecnie ta nazwa nie jest poprawnie, bo całun to sindom, ale może kiedy medalik wybijano, całun określono w ten sposób, albo projektant pomylił termin całun owijanym ciało z chustą, którą nakrywano twarz, tak zwana chusta świętej Weroniki. Proszę Państwa, wszystkie te zabytki, o których tutaj mówimy, również ten medalik jest tutaj później do zobaczenia. Ja tylko Państwu przedstawię, gdzie to sanktuarium jest, i ile byśmy musieli pokonać kilometrów, żeby dojść z tym naszym medalikiem aż do Cieszyna, proszę Państwa. Ja tylko wyłączę pozostałości
I proszę Państwa, zobaczcie. Już schodzę w bok. Proszę Państwa, tu jest Plac Dominikański, tu jest nasze sanktuarium. Gdyby iść 257 godzin, oczywiście to już wtedy był koniec, ale proszę Państwa, 1250 km. Sanktuarium do naszego Placu Dominikańskiego. Ten medalik pokonał, tak więc mniej więcej już wiemy, jak daleko i kiedy, i taki mały, drobny przedmiot, jak wiele nam może powiedzieć o tej osobie, która tam spoczęła. Proszę Państwa, ja za chwileczkę, ja już na ten temat znaleziska na Placu Świętego Krzyża już więcej niestety nie będę mógł powiedzieć, bo tak jak mówię, z przyczyn losowych nie przyjechał archeolog. Ja ze swojej strony zapraszam Panią Ilonę Ostrowską, tak? Przepraszam Panią Ilonę Smajk-Mądrzycką, chyba że męża, którzy opowiedzą Państwu o kolejnych archeologicznych odkryciach. Tym razem będziemy mówić o średniowiecznej zabudowie. Ja już Pan Grzegorz Mądrzycki i on opowie o średniowiecznej, zabytkowej, drewnianej zabudowie, którą odnaleźliśmy, proszę Państwa, na ulicy Olszaka. Przypomnę tylko, że w tym miejscu na ulicy Olszaka mieliśmy do czynienia z dwoma decyzjami konserwatorskimi, ale że dotyczy tego samego, czyli tej drewnianej, zabytkowej budowy, Pan Grzegorz opowie o jednym i drugim. Przekazuję. Dzisiaj właśnie opowiedzieć Państwu o naszych badaniach na ulicy Olszaka. Były one efektem tego, że podczas prowadzonego przez nas nadzoru natrafiliśmy na konstrukcję drewnianą. Wcześniej troszeczkę dalej w odległości około kilkunastu metrów mieliśmy podobną sytuację. To skutkowało tym, że decyzją konserwatora przeprowadzono tam badania ratownicze. Prowadził je pan Beda z Pabianic i no nie ma go dzisiaj tutaj z nami, więc też nie wchodząc zbytnio tutaj w badania kolegi po fachu, mogę powiedzieć tyle, że no, natrafiliśmy my tam jeszcze podczas nadzoru na jakieś konstrukcje drewniane, gdzie potem w trakcie prac już prowadzonych przez pana Bedę po prostu udało się ustalić, że mamy do czynienia z konstrukcją chaty, najprawdopodobniej chaty bądź jakiegoś budynku gospodarczego datowanego na okres nowożytny. Do tego budynku była również dostawiona taka mała dobudówka, no ciężko powiedzieć na razie o jakiej funkcji. I ta konstrukcja była postawiona na jeszcze kolejnych reliktach drewnianych i w trakcie badań okazało się, że jest to studnia. Ta studnia była przez badacza i przez no, tutaj i konserwatora również określona jako obiekt średniowieczny, późno średniowieczny. Teraz przejdę do tych naszych ostatnich prac, które wielu pewnie z Państwa widziało, mijając nas tam na ulicy Olszaka. Tutaj w trakcie nadzoru natrafiliśmy również na elementy architektury drewnianej. To jest rejon między budynkiem numer 14A a kolejnym budynkiem numer 10 na wysokości takiego ogrodzenia zamykającego po górze między budynkami. I tu jest taki widok ogólny już podczas eksploracji na te elementy. Tak to wyglądało, proszę Państwa, w pierwszym dniu, czyli w momencie, kiedy pod koparką pojawiły się, pod wyżką koparki pojawiły się właśnie pierwsze deski drewniane, które zwiastowały jakieś konstrukcje. W tym wypadku mieliśmy jakieś elementy zalegające poziomo i pojawiało się coś w pionie, w bocznym profilu od strony wschodniej. W wyniku tam dalszej właśnie zastopowania prac decyzji
został wyznaczony areał do badań. Również tutaj musieliśmy się trzymać granicy inwestycji, czyli nie poszerzamy, nie wychodzimy na boki, mimo że nawet tam być może miałoby to sens ze względów naukowych. Jednak w pierwszym właśnie etapie mieliśmy głównie skupić się na linii inwestycji, aby umożliwić jej kontynuację. Tutaj jeden z pierwszych poziomów po oczyszczeniu już zaczął nam się pojawiać jakaś forma narożnika konstrukcji drewnianej i przed nim jeszcze jakieś pojedyncze belki w poziomie. Po dokładniejszym oczyszczeniu okazało się, że tego drewna tam jest dużo więcej. Jest wręcz poziom złożonych belek. Tam mamy ten narożnik, który żeśmy widzieli na poprzednich zdjęciach. Tutaj może troszkę mniej widoczne, ciemniejsze zdjęcie. I jeszcze to wszystko jest poprzedzone kolejną belką. W trakcie dalszych prac okazało się, że część tutaj za tym narożnikiem i mamy mocno rozrzedzone te belki poziome. Spoczywały one na czymś w rodzaju takiego podłużnego legera. Jeszcze jedno ujęcie. No i proszę Państwa, tutaj jak możemy to interpretować? W pierwszej chwili podłużne belki to wskazują na być może drogę. Znajdowaliśmy się w ulicy Orszaka, która być może kiedyś była tym drewnem wyłożona. Z racji tego, że pomiędzy belkami mieliśmy bardzo mało zabytków, jak na tego typu obiekty. Gdyby to była droga, na pewno tych fragmentów ceramiki, których jest wszędzie najwięcej, jeśli chodzi o znaleziska archeologiczne w miastach, na pewno między belkami drobne fragmenty, to by się na pewno tam wpadało. Natomiast tej ceramiki mieliśmy dosyć mało. W trakcie ściągania już tych belek, dalszego przegłębiania tego rejonu, okazało się, że również pojawiały nam się znaleziska skorupek z orzeszków. To były orzeszki laskowe. Być może wśród nich także były żołędzie. Więc tutaj ta interpretacja troszeczkę bardziej zmierzała w kierunku jednak podłogi w jakimś obiekcie. Ze względu na to, że nie odkryliśmy nigdzie pieca, chociaż tu trzeba pamiętać, że mamy tylko fragment tego obiektu w linii wykopu. Więc ceramiki było mało, kości zwierzęce też się pojawiały, ale też w takich ograniczonych dosyć ilościach. Jako interpretacja, jako pozostałość podłogi w jakimś danym, również tutaj podchodzimy do tego ostrożnie. Bardziej te ilości i te ewentualnie, gdyby wśród tej próbki, którą żeśmy pozbierali z tych orzeszków, okazało się, że większość tych skorupek to żołędzie i łącząc te wszystkie fakty, zmierzamy tutaj do konstatacji, że mamy do czynienia być może z jakąś pozostałością stajni, czy po prostu jakiegoś pomieszczenia dla zwierząt. Tu jeszcze kolejny rejon tego wykopu, gdzie właśnie ten wcześniej widziany obiekt na profilu wschodnim, w miarę kolejnych poziomów, zaczął nam się odsłaniać jako taka konstrukcja o szerokości bodajże 1,30 m. I ona nam ewidentnie narusza nasz poziom z belek jako wkop wykonany, już widać, że relatywnie później. Jeśli chodzi o tutaj dalszą eksplorację poniżej tych poziomów belek, wyglądało to tak. Wycięliśmy tutaj to drewno z tych poziomych belek. Odsłonił nam się dalsza część tego legara podłużnego. I jeszcze na większej głębokości poziom takiej mierzby, ścinków z drewna. To wszystko również prowadzi do takiego, może na razie nieśmiałego wniosku, że ta konstrukcja, jeżeli to miała być droga, to po prostu
położył nam jeden poziom belek zamocowany jakimiś bocznymi trzymającymi klinami, żeby to nie rozjeżdżało i na tym by się pewnie skończyło. Natomiast ta konstrukcja to wynika z tego, że jest już kilkupoziomowa. I również ta mierzwa być może miała jednak na celu jakąś izolację po prostu przeciw wilgoci ciągnącej od gruntu dla właśnie tych być może zwierząt właśnie, które w tym obiekcie były. Również te poziome belki nie są bezpośrednio na ziemi, tylko jedne na tym wzdłużnym legarze. Być może drugi równoległy był już poza granicą wyboru. I tutaj jeszcze mamy przeglądany bardziej poziom do gruntu rodzimego, tak zwanego calca, czy tak jak pan temat tutaj mówił, cali i celiny po ciszyńsku. I bezpośrednio nad tym gruntem rodzimym jeszcze trafiliśmy na taką warstwę żwiru grubości około 30 cm. No nie bardzo na razie wiemy, z czym to należało wiązać. W każdym razie w tej warstwie żwiru nie znaleźliśmy żadnych zadymów. I tutaj jeszcze mamy jedno ujęcie na profil zachodni tego naszego wykopu. Jeśli chodzi o zabytki i datowanie tego obiektu, no tutaj też mieliśmy dość ciekawą sytuację, ponieważ 95% materiału zabytkowego, jaki żeśmy w zasadzie pozyskali, to były fragmenty naczyń późno-średniowiecznych, wśród których zdarzyło się kilka fragmentów, które nam to datowanie troszeczkę komplikują, ponieważ tu mamy fragmenty brzegów naczyń, w tym przypadku jeszcze w formie takiej późno-średniowiecznej czy słuchowo-średniowiecznej, natomiast z polewą już taką wręcz nowożytną, grubą, ze siateczką z pęka. Także one tutaj w tym całym naszym zestawie wydają się najmłodszymi elementami, a zostały znalezione poniżej tego poziomu tych belek. W tym obiekcie, który możemy nieśmiało po prostu jako podłoga w budynku jakimś interpretować. Więc teraz pytanie, czy to są tak wczesne elementy, które już z tymi nowymi prądami renesansowymi gdzieś dotarły do nas, na nasze tutaj polskie ziemie, czy wręcz odwrotnie mamy coś po prostu jako elementy czegoś, co się pojawia tutaj jako najmłodsza rzecz i przesuwamy to datowanie wręcz już na jakiś tam początek wieku XVI. Tutaj mamy elementy ceramiki starszej. Wśród tego zestawu właśnie również pod tą podłogą znaleźliśmy fragment naczynia grafitowego. Takie naczynia pojawiają się już około drugiej połowy XI wieku i one spokojnie aż do praktycznie końca XIII wieku mogą funkcjonować. Tu mamy kolejne, już późno-średniowieczne, tu jeszcze z takim archaicznym dosyć zdobieniem, takimi ukośnymi nacięciami, po prostu blokami paznokciowymi. Oprócz zabytków ceramicznych, poniżej tego poziomu drewna trafiliśmy również na taki mały, okrągławy w cudzysłowie, połowiany przedmiot. Być może jest to odważnik, być może, jeżeli po konserwacji po prostu tutaj się nie pojawią dziurki, to raczej na wylot, to raczej jako ciężarek hipotezę należy odrzucać. Oprócz tego na poziomie ponad tą podłogą drewnianą trafiliśmy również na sprzączkę. Tą sprzączkę też tutaj mieliśmy mało czasu, żeby sprawdzać analogię. Na razie wstępnie możemy datować na wiek XV. Oprócz sprzączki pojawiały się gwoździe kute taką tekształtną główką oraz jakaś taka mała część być może aplikacji wykonanej z brązu. Dużo wyżej, bo już na głębokości około tam 60-75 cm, trafiliśmy na fragmenty naczynia, które dało nam się posklejać częściowo.
i to naczynie ma na dnie znak garcarski. I to również to jest takim elementem dość archaicznym już w tej ceramice późno-średniowiecznej. Ze znakami garcarskimi najczęściej były już od XI do XIII wieku, powiedzmy, później już coraz rzadziej. Na późniejszego średniowiecza jeszcze się spotyka, ale dość rzadko. Tutaj z informacji, jakie mamy od pani Zosi Zarzyckiej, podobno jest to, są to pierwsze naczynia tutaj na terenie miasta Cieszyna ze znakami garcarskimi. Kolejny obiekt, który przy okazji tych badań udało nam się częściowo odsłonić, bo tylko w profilu zachodnim, to taki właśnie o szerokości 1,30 cm obiekt z drewnem. Taką praktycznie ściankę z desek drewnianych miał. I ten obiekt, no też pierwsza interpretacja, albo studnia, albo duchlaczny, czyli rodzaj latryny. Tak to bywa w badaniach miejskich, że dopóki się tego nie przebada, ciężko tutaj wyrokować sprawę, z czym mamy tak naprawdę do czynienia. Kolejne tutaj ujęcie, gdzie mamy troszeczkę profil taki poprzeczny jeszcze z tamtym drewnem. Uszkodzony przez ten obiekt. Widać, że tutaj nam wschodzi w dół, wkop na tą, w cudzysłowie mówiąc, studnię. Kolejne poziomy, zaczęły nam tutaj się pokazywać kolejne deski, te z góry zaczęły nam zjeżdżać. Okazało się, że nie były w żaden sposób zazębione, nie były po prostu, konstrukcja tego obiektu nie opierała się na zrębie, na jakichś zaciosach, tylko dosyć luźno te deski były tutaj ułożone. No i to już wiedzieliśmy, że być może jest to jednak studnia. Kolejne ujęcia, gdzie jeszcze natrafiliśmy na jakąś konstrukcję w środku, pionowy jeszcze, oprócz pionowych tutaj słupów, jeszcze jakaś deska. W ten sposób dotarliśmy do głębokości około 2,5 metra od poziomu dzisiejszej jezdni. No i trzeba było się już niestety zatrzymać, no bo jednak taka studnia mogłaby sięgać do kilka metrów jeszcze głębiej. Natomiast tutaj mamy analogię w postaci może niedosłownej, ale jednak z Wrocławia podobne obiekty z ułożonych na sobie desek z konstrukcjami właśnie pionowych słupów na rolnikach. Dodatkowo słup w środku, który być może podczas budowania właśnie wspomagał utrzymanie tych desek jedną na sobie, jedną na drugiej. Przy czym widać, że ten akurat był lekko tutaj konstrukcja zaczesana na zrąb, no te nasze po prostu tutaj już były bez takich elementów. Jeśli chodzi o zabytki, materiał, jaki żeśmy natrafili, bardzo nieliczny i mocno rozdrobniony, to były fragmenty ceramiki późno-średniowiecznej. Wiedzieliśmy już, że ten obiekt